Film, który za chwilę zobaczysz, może źle wpłynąć na twoją psychikę. Jeżeli nie jesteś prawdziwym mężczyzną, nigdy nie powtarzaj takich challenge'y w domu. Oglądasz i robisz na własną odpowiedzialność. Cześć, moi drodzy, witam was bardzo cieplutko. Z tej strony Karolek95, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Moi drodzy, zanim cokolwiek powiem, no bo już się przywitałem, prawda, ale to się nie liczy. Chciałbym wam przytoczyć jeden film. Jeden film i ogólnie wyświetlenia jego i jego łapki. Proszę bardzo. Z tej strony Karolek95 i na samym początku tego challenge'a, bo to jest challenge, dobrze wiecie, że to jest challenge, po to przyszliście na... CO TU SIĘ DZIEJE?! Ja wiem, że mogłem się tego nie spodziewać. Mogłem, prawda, zostać księdzem, prawda. Mogłem, prawda, jak zostać ojcem, prawda. To, co zrobiliście pod Sprite and Banana Challenge, ja się muszę z wami przejść. Muszę się z wami przejść po domu i wam trochę podziękować. Słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy tam, gdzie zaczynaliśmy ostatnio Sprite'y. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za 92 tysiące łapek pod Sprite and... Co ty robisz, śmieciu? Ja jestem zmieszany, ja totalnie nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jesteście tak niesamowici, że chyba pójdę do łazienki i zrobię coś, co robi każdy mężczyzna, jak tęskni za swoją kobietą. Czyli prawda, weźmie kąpiel i do niej pojedzie. To nie ma co dziękować, po prostu jesteście rewelacyjni, to jest prawdziwe mistrzostwo. Zresztą wy dobrze o tym wiecie, że robicie takie rzeczy, że... Naprawdę, no Karambit Tiger tu otwiera się w kieszeni Izaka, kiedy nawet jeszcze go nie dropnął w skromy dwójki. Dobra. Moi drodzy, teraz was tu sadzam i witam was w kolejnym Miss Challenge'u na moim kanale. Zostawcie pierdyliant łapek, bo naprawdę jesteście w to dobrze. Jesteście naprawdę jedną z, no, nielicznych grup facebookowych, którzy umieją tak ładnie zostawiać łapeczki. Tak bardzo ładnie dziękować za moje poświęcenie. Ja też wam bardzo dziękuję za to, że ciągle ze mną jesteście. Dlatego robię dla was kolejny challenge. Jedziemy! Pytałem się was na Facebooku, jakie challenge'e nagrywać. Powiedzieliście, że pierwszym challenge'em, który powinienem nagrać, będzie Przymierz Stanik Siostry Challenge. Przymierz Stanik Siostry Challenge. Kurwa, skończyłem. Potem mówiliście, Karol, zrób wąchaj muszle challenge. Chyba nie o to muszle wam chodziło, co? Karol, nagraj symulator Titanica, bo przecież tego jeszcze nigdzie nie było. Nagły huk w uszach grał i już atak trwał. To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział. Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas, krzyk i lament. No to magrał. Karol, przeczytaj 50 twarzy Greya jedną ręką. Nie wiem, co to znaczy, ale spróbujmy. Oje. Anna, ja się urodziłem w Detroit. Nie! Tłumacz erotyczny! Tłumacz erotyczny! Statki są za duże. Staniki... Też jeszcze trochę mi brakuje do mojej siostry, ale fajne są. Wąchanie muszli nie to, co trzeba. Ale jest jeden challenge, o którym, prawda, słyszeliście, a jeszcze go nie była. Maleństwo... Moje tak... Zamknij twarz! Dzień dobry państwu, Bentos i Cola Challenge! Okej, moi drodzy, challenge będzie polegał na tym, że otworzymy sobie tę oto butelkę coli. Pyk! Nawet specjalnie się nie zagazowała, wziąłem specjalnie dwie butelki, jakby challenge kiedyś, prawda, się nie udał. I będziemy do tego ładować mentosiren. Takie mentoski! Jesteście zadowoleni? Ha, bo ja bardzo! Ale żeby tego było mało, moi drodzy, będziemy to wszystko pili, czyli po wrzuceniu mentosa do butelki z kolą, oczywiście nastąpi jakaś tam, prawda, reakcja chemiczna i to będziemy musieli pić. Także może, moi drodzy, zacznijmy. Zacznijmy od dwóch mentosów. Mamy dwie butelki coli i dwa mentosy, jedziemy. O kurwa. Zalałem... Zalałem iPhone! Działa! Wyłącz go! Wyłącz iPhone! Kurwa, nie da się odblokować! Zalany... Przepraszam! Trzeba go wyłączyć! Szybciej! Bo się zepsuje! Dało radę? Tak! Nie, chwila! Mam cały zalany obrus, to jest zbyt hardkorowe. Cała kola poszła się walić. Ja się chciałem tylko napić, ja myślałem, że to będzie, kurde, delikatniejsze. Co to się dzieje? Ej! Panie Mietku, obiektywu nie... Cały aparat zalany, mój Boże. Mój Boże. Jezus Maria. Mam nadzieję, że ostrość... Chyba coś zesrałem. Amigos, chyba troszeczkę przesadzacie. Z jednej koli zostało tyle. Całość, prawda? Zalane jest wszystko. Cała podłoga, kurwa. A będzie się kleiło! Będzie się kleiło! O, dobra, jeszcze jedna butelka. Na zakończenie tego challenge'a chyba troszeczkę przesadziłem. Mam cały zalany telefon i wszystko w pokoju.
pilot, telewizor mam. Próbujemy to zrobić też z drugą buteleczką. Otwórz się szmacicho jedne ty. Moi drodzy, jeżeli pod tym filmikiem będzie 40 tysięcy łapek, to jutro wrzucam kolejny challenge. Głęboko to przemyślcie. Nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy mi się kamera nie rozstroiła. Czekajcie, teraz wyciągniemy mentosy z zalanego opakowania. Raz, dwa, dobra, tam były dwa mentosy. Już są te, są już w pół zjedzone przez kole, ale jazda. Jeszcze mam trochę baterii, także wykorzystajmy to. Moi drodzy, czy jestem jeszcze coś w stanie zalać? Muszę wsadzić to do mordy i nie wybuchnąć. Telefon, czekajcie, zasłonię telefon. Zalałem swój iPhone, nie wierzę. Dobra, 40 tysięcy łapek, mistrze, 3 te i jedziemy. Matka mnie zajebie, która jest godzina? 2:20, dobrze, że matki jeszcze nie ma. Cały zegarek mam w koli. Moi drodzy, teraz to pakuję do mordy, wylatuję uszami. 3 mentosy. Nie pozostaje mi nic innego. Nie pozostaje nic innego, jak pokazać wam miejsce nagrywki, jak to teraz wygląda. No to szykuje się, prawda, mistrzowskie mycie podłogi, kurwa, na kolanach, nie na łokciach. Ale dramat, ale tam zalane wszystko, tu telewizor zalałem, cały blat zalany, piciu, kupię gówno. Wszystko, ta książka przez Greja, wszystko, to wszystko przez Greja. No i co, i jest biedny, mój iPhone, załącz się. Załącz się! Nie da się go załączyć. Nie umiem załączyć iPhone'a! Głupie gówno! Nawet nie mam reflinków na nowego. Moi drodzy, mam nadzieję, że doceniacie poświęcenie. Mam zalany cały pokój. Straciłem telefon wartości na chwilę obecną 2000 zł. Jestem spłukanym gibusem. Zostawcie łapeczkę. Może się zwróci. Mistrzowski łokieć. Pierdolę. Pierdolę mój iPhone. Chuj. Mamo, jestem po 25 minutach sprzątania. Naprawdę chciałbym ci podziękować za to, co robisz dla nas w domu, bo wiem, jak ciężkie jest. Jak ciężkie jest mycie podłóg, jak ciężkie jest mycie mebli. Chcę powiedzieć, że bardzo cię kocham. Przepraszam. Mistrzowski łokieć. Już w serio szukam co to jest.